Zbliżamy się do stanowiska dowodzenia. Igor, ta kategoria 78 to już trwa i trwa, 20 ludzi. Polacy, powiedz coś, żeby widzowie chociaż przez chwilę weszli w tą specyfikę, wiedzieli, co się dzieje, zanim doczekają się transmisji niepłatnej może. No tak, doczekałem się. Chcę powiedzieć, że w kategorii 78 kg mamy trzech Polaków godnych tej kategorii. A cokolwiek powiedzieć, ta kategoria na tyle jest ciężka, że widzimy dużą dominację rosyjskich reprezentacji, przede wszystkim Hadzimurata Zalojewa, a także przedstawiciele Latyjskiej Federacji, czyli Łotyjskiej Federacji, czyli Janisa Molinsa, który też jakby jest faworytem tej kategorii wagowej. No i wiele utalentowanych zawodników. Artem Tajnow, wczorajszy zwycięzca na lewą rękę, jeszcze na razie się nie spotkał z Zalojewem. Mam nadzieję, że ten pojedynek czekałem wiele zawodników, wiele miłośników wrestlingu. A propos Hadzimura Zalojewa, na pewno spotka się dzisiaj w kategorii Open, że tu, kiedy przyjeżdżał do nas, od razu zadeklarował się, czy jest możliwość. I tak jak wczoraj daliśmy szansę Tajnowu, który wygrał u Travisa Bargianta na lewą rękę, tak dzisiaj my dajemy mu możliwość powalczyć w kategorii Open na rękę prawą.